Chciałbym kontynuować pewne myśli i rozważania związane z listem Jakuba. Pamiętacie, ostatnio wykazywaliśmy, że na cztery osoby, które są wymienione, noszą imiona Jakub w Nowym Testamencie, wyeliminowaliśmy trzy z nich i uznaliśmy, i nie tylko my, ale Jezebiusz, historyk kościoła na przełomie III i IV wieku, i także wielu biblistów skłania się. Że autorem listu Jakuba jest Jakub, brat Pana Jezusa Chrystusa. Przyrodni brat, bo jego tatą był Józef, natomiast Pan Jezus poczęty został z Ducha Świętego, jego ojciec był w niebie, ale mieli tą samą matkę. Maria była ich mamą. I tak jak czytamy i w Ewangelii Marka, i w Ewangelii Mateusza, wymienieni są bracia z imienia. Czterech braci Pana Jezusa, ale też mowa jest o siostrach, które, które Jezus miał. I mówiliśmy, mówiłem o tym, że Jakub, który był przecież tak blisko Jezusa, miał pewien problem, i nie tylko On, ale jego rodzeństwo miało problem z Jezusem, jeśli chodzi o, o uznanie, kim On jest. I, i właściwie to, że go brakowało i ich brakowało pod krzyżem, było dowodem takiej niewiary. Oni nawet w pewnym momencie myśleli, że coś jest nie tak z Panem Jezusem, że za dużo gdzieś tam, jak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, buja w obłokach, nie? bo nawet tam jest napisane, że uważali, że od zmysłów od odchodzi. No, trudno sobie wyobrazić, że mieszkasz z kimś, kto jest Synem Bożym, jest Mesjaszem i nagle Ci oznajmia, że On takim jest. I Mieszkałeś z nimi i nagle masz sobie uświadomić i uwierzyć, że On, ta, ten Twój brat jest, jest tym, za kogo się podaje, Syn Boga żywego. Ale dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej łasce, już po tym, jak Jezus został ukrzyżowany, trzeciego dnia powstał z martwych, wyraźnie Słowo Boże mówi, że ukazał się też Jakubowi. I ukazał się swoim, swoim bliskim, nie tylko apostołom. I to był moment tutaj bibliści uważają, że to był ten moment zwrotny na osobistego nawrócenia wiary, żywej wiary w Jezusa jako syna Bożego, jako mesjasza, jako zbawiciela. Drodzy, to jest niezwykle ważne, dlatego że żadne inne pokrewieństwa, każdy człowiek musi sam osobiście zaufać Chrystusowi, sam osobiście mu oddać swoje życie, sam osobiście wyznać przed, przed Jezusem potrzebę przebaczenia grzechów, zbawienia. I dlatego to jest tak ważne, że z jednej strony można być bardzo blisko zbawiciela i ciągle daleko. Można być bardzo blisko Bożych rzeczy, wielkich Bożych rzeczy, i ciągle być sercem daleko. Prawda? Wielu ludzi chodziło, dotykało Jezusa, chodziło z Jezusem, słuchało Jezusa, widziało cuda, znaki, ale kiedy przyszedł moment takiej próby, doświadczenia, czy są gotowi zapłacić cenę iść naprawdę za nim, to odwracali się i szli swoimi drogami. Mówiliśmy, też o tym, że ten list Jakuba to jest taka katecheza. Jakub różne wątki porusza w tym liście, tak jakby zwraca uwagę wierzącym, co jest istotne w życiu chrześcijańskim. Mówiliśmy i mówiłem o tym, jak już tak zaczyna nawet ten drugi wiersz, drugi do czwartego. Jakub zwraca uwagę, jak ważne jest doświadczenie w życiu wierzącego człowieka. A więc on przez nie przechodził, on się zmagał z, z kwestią wiary w Jezusa, ale też kiedy człowiek zaczyna iść za Jezusem, staje się uczniem Jezusa, naśladowcą Jezusa, to musi mieć tą świadomość, że jego wiara będzie doświadczona i prób próbowana. I Jakub wręcz każe nam się cieszyć, kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju doświadczenia i próby. To mogą być pokuszenia, to mogą być też doświadczenia, pewne wyzwania dla naszej wiary, zaufanie Bogu w różnych trudnych sytuacjach. W każdym razie celem Bożym nie jest samo sprawianie nam bólu, spowodowanie, że będziemy mieli ciężko w naszym codziennym życiu. Nie o to Bogu chodzi. Chodzi o to, żebyśmy poprzez tą próbę i doświadczenie przeszli w taki sposób, aby, aby był wyraźny duchowy wzrost w naszym życiu, aby było więcej wiary, więcej zaufania w stosunku do, do, do Pana, więcej polegania na Bogu, abyśmy mogli odbierać od, od, od Boga obietnicę. A więc doświadczenie... Jest tutaj takim jednym z wątków. Innym wątkiem jest modlitwa. In, jeszcze innym wątkiem jest kwestia bogatego i biednego wierzącego. A także jest mowa o prawdziwej pobożności. Tutaj Jakub używa takiego niespotykanego słowa, ale używa słowa religia, które ma w naszym brzmieniu bardzo negatywne konotacje, natomiast... Jeżeli chodzi o samo słowo, to ono oznacza nie tylko obrzędy, rytuały, ale ono gdzieś tam głęboko ma takie znaczenie, że oznacza prawdziwą pobożność albo służbę Bogu. I to ma na myśli Jakub. Kiedy używa tego słowa w pierwszym, w pierwszym rozdziale, mówi, prawdziwą pobożnością albo prawdziwą religią, czy służbą Bogu jest nieść pomoc sierotom i wdową. Ale też jest, do, do tej pobożności, do tej prawdziwej religii należy to, w jaki sposób używamy naszego, naszego języka. Pisze o tym języku i dzisiaj tym językiem chciałbym się, chciałbym się zająć. Mówi tak w wierszu 26 pierwszego rozdziału: Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz Oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. A więc tutaj mówi, jeżeli uważasz się za człowieka naprawdę takiego, który służy Bogu religijnego, pobożnego, bogobojnego, no to musisz być człowiekiem, który oznacza się powściągliwością, jeśli chodzi o swoją mowę. W trzecim rozdziale to jeszcze bardziej rozwija, bo od pierwszego wiersza. Czytamy tak, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się, bowiem wszyscy wielu uchybie. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidł, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichlami pędzone, Kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd zechce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. <laughs> język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, i ptaków, płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca, i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latoroś figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. A także dalej w tym liście jakby przeplata tą, 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 tą myśl i, i mówi w wierszu 14 tego trzeciego rozdziału, jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie albo czwarty rozdział, wiersz pierwszy, skądże spory między wami, skąd te walki, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na to, co jest związane z mową, z językiem, skądże są te, te spory pośród was, albo końcówka, może nie tak, wiersz jedenasty i dwunasty czwartego rozdziału, nie obmawiajcie jedni drugich, dosłownie nie oczerniajcie jedni drugich. Bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca. Dziękuję. I sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego, czyli wydajesz wyrok na niego, potępiasz go, używasz swojego języka w taki. Niewłaściwy sposób, nie jesteś upoważniony, bo nie jesteś sędzią ustanowionym przez Boga, aby to robić. A więc Jakub tutaj zwraca nam szczególną uwagę na to, w jaki sposób powinniśmy mówić, używać naszego, naszego języka. Ktoś może powiedzieć, no ale tak mi się powiedziało. Tak czasami słyszymy. Tak mi się powiedziało. Ja, ja tak powiedziałem. To, to znaczy, że. Jesteś, jesteśmy w tym momencie kimś, kto nie kontroluje sam siebie, nie kontrolujesz swojego języka. Wyraźnie apostoł Jakub tutaj zwraca uwagę, że my mamy powściągać swój język. Inaczej mówiąc, mam być człowiekiem, który kontroluje to, co mówi. A nie mówię bez zastanowienia, bez refleksji, bez przefiltrowania tego, przecedzenia tego przez, przeze mnie, zanim jakieś słowo wyjdzie z moich, z moich czy z twoich ust. A więc zastanówmy się troszeczkę nad językiem, o którym tutaj jest mowa. Jakub przyrównuje go do wędzidła, do steru, do małego ognia, Salomon mówi tak w przypowieściach 18:21: Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Inaczej mówiąc, zdajemy sobie sprawę, że to, co mówimy, ma niesamowity wpływ na innych ludzi. Czasami, wiecie, jakieś zdawkowe słowo. Ostatnio przyszli bracia którzy są zarazem firmą, którzy zakładali, montowali piec, no i pochwalili mnie. Pochwalili mnie, że tak czysto mam w kotłowni. Mówi, że raczej się tego nie spotyka, bo piec, czy to wszystko jest tak, a ja tam wycieram, sprzątam i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że sprawiło mi to ogromną przyjemność. Zresztą myślę, o, coś dobrze zrobiłem. Fajnie, że, że, że tutaj jedno takie małe zdanie mogliby to w ogóle pominąć, prawda? No, wiadomo, no, że jeden bardziej się stara, inny mniej, jeden, ale to, to słowo, ta pochwała yy, sprawiała i sprawia mi ciągle radość, prawda? Z tego, z tego względu mała rzecz. K śmierć, i życie są w mocy języka. Słuchajcie, czasami wypowiemy jakieś negatywne słowo do kogoś i ktoś może z tym chodzić jak zadrą czasami przez lata. Nie tak dawno nie tak dawno ktoś przyszedł do mnie i usiadł i powiedział: "Muszę ci to powiedzieć, skoro tak głosisz, to ja ci to muszę powiedzieć, skoro jeśli coś mam przeciwko komuś, to powinienem powiedzieć." No i rozmawiam, wiesz, tam w roku 87, czy 80, którymś tam, dziewiątym, jakoś tak to było. Ja byłem taki świeżo, młodo nawrócony i przyszedłem, a Ty byłeś pastorem, i tak mnie potraktowałeś w tych drzwiach jakoś niesympatycznie, że ilekroć gdzieś tam słuchałem Twoje kazanie, to zmieniałem, mówię, ja tego człowieka nie mogę słuchać. Wiecie, ja się z jednej strony się ucieszyłem, bo teraz chyba może już mnie słuchać. Przeprosiłem go, mówię, kompletnie nie znam, nie pamiętam, nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, ale wybacz, wybacz. Uścisnęliśmy się, pobogosławiliśmy się i wydaje mi się, że powinno być wszystko w porządku i bracie, niech cię Bóg błogosławi, jeśli będziesz to słuchał, bo jestem sercem z tobą. Drodzy, język sposób w jaki coś mówimy komunikujemy ma niesamowity wpływ taki mała rzecz jak język w naszym ciele jakub mówi jeżeli ty i ja kontrolujemy nasz język to jesteśmy w stanie panować nad całymi sobą potrafimy kontrolować samych siebie mówi tak jak mały ster potrafi wielki statek Prowadzić do celu, tak twój i mój język w sposób właściwy, używany, może być źródłem życia i błogosławieństwa dla wielu ludzi. Drodzy, Jakub wręcz tutaj mówi tak. Źle on tak tutaj o tym języku mówi, czyli ma takie chyba przykre doświadczenia. Mówi, to jest, język jest rozpalony przez piekło. Jest, to jest, mówi swoisty świat nieprawości. I na końcu tego fragmentu, w dwunastym wierszu, mówi: Nie możesz uważać się za wierzącego, jeżeli z Twoich ust idzie zła mowa. I to nie mam na myśli przekleństwa, ale negatywna. O kimś, o innych, wyrażasz się w sposób poniżający wobec innych. To człowieku zastanów się, w jakim miejscu jesteś, bo albo jesteś. To znaczy, że. Tam tryska w tobie nie takie źródło i musisz prosić Boga o przebaczenie, o zmianę, o oczyszczenie. Mówi: To jest swoisty świat. Wiecie, język, mówi Jakub, jest jak mały ogień, ale potrafi, może spowodować wojnę. Może między narodami nawet spowodować wojnę. Jedno słowo za dużo. Jedno i drugie i nagle koniec. Nie ma porozumienia, zerwane wszelkie nici i oto zaczyna się wojna. Śmierć i życie. Ja chciałbym, wolałbym, żebym moim językiem żebym przynosił życie, zachętę, zbudowanie, błogosławieństwo. Wiecie, ja wiem, że to są takie też natury. Jesteśmy tak różni, i to dobrze, dzięki Bogu, że tacy jesteśmy. Jeden będzie w najdrobniejszej rzeczy, co jest plusem, będzie ją bardziej widział niż te inne negatywy u innych, i mówi: Fantastycznie to zrobiłeś. Będzie próbował jakoś tą osobę podnieść, żeby przestała robić inne negatywne rzeczy, a ktoś inny będzie się czepiał każdej rzeczy. Fajnie to, to 99% zrobił dobrze, ale ten 1%, dlaczego on tak postąpił? Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on tak powiedział? I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jaka moc, jaka siła jest w języku. Albo będziemy kogoś podnosić, budować. Jeszcze nie widziałem, żeby poprzez ustawiczną krytykę coś fajnego zbudować. Kogoś podnieść duchowo. Wręcz odwrotnie. Jeżeli rodzice tak traktują swoje dzieci, ciągle mają do nich pretensje, ciągle za mało, ciągle niewystarczająco, ciągle nie postarali się lepiej, to to jest dewastu, dewastujące dla ich życia, dla ich psychiki, dla ich postawy. Ale tam, gdzie jest zachęta, dostrzegasz nawet najdrobniejsze pozytywy rzeczy i próbujesz to pokazać, i w ten sposób. Sprawić, żeby on odwrócił się od tego, co jest negatywnego. Mamy, możemy przynosić życie. Drodzy, zła mowa nie tylko rani innych. Czyli taka mowa, która powoduje, że traktujemy kogoś z góry lekceważąco, lekko, ironicznie i tak dalej, i tak dalej. Ja się nigdzie nie dostrzegam, żeby Bóg traktował nas, mnie czy ciebie w taki sposób. Nigdzie. Bóg traktuje nas poważnie, z wielką miłością, z wielką delikatnością. Jeśli trzeba, to powie ostrzej, ale widzę we wszystkim, co Bóg do nas mówi. To jest, wiecie, jeżeli Bóg, widząc postawę Kaina, przychodzi do Niego i rozmawia z Nim i mówi mu, Kainie, jeśli będziesz czynił dobrze, Będziesz błogosławiony. Ja będę cię błogosławił. Przecież Pan Bóg mógłby działać zupełnie inaczej, widząc to rozdrażnienie, tą zazdrość w sercu Kaina od razu, prawda? I powiedzieć, ja z nim nie będę rozmawiał. Nie, Bóg tak nie robi. Zupełnie inaczej podchodzi. Życie i śmierć są w mocy języka. Drodzy, jak bardzo ważne jest, co mówimy do drugich i co mówimy o drugich. Wystarczy, że powiem coś dwuznacznego w stosunku do Mirka. Powiem coś negatywnego, tak poza, poza nim, bo przecież przy nim to. ale tak poza nim mam więcej odwagi. I powiem coś nie tak. Powiecie, nie, 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 my Mirka znamy. Kłamiesz, ale. To co powiedziałem, będzie to negatywne, pomimo wszystko będzie miało jakiś wpływ na wasze myśl. A może coś w tym jest racji. A może jednak, nie? I już moje zaufanie do Mirka, moje patrzenie na Mirka nie jest takie otwarte, ale jest tam to tak na 80%. Bo ktoś coś negatywnego powiedział. Posiał Zwróćcie uwagę, jak bardzo ważne, jak bardzo ostrożni musimy być w tym, co mówimy. Powiem wam, wiecie, wiele różnych rzeczy dowiadywałem się na mój temat. Tak wymyślonych, tak niestworzonych, no ale ludzie różne rzeczy mówią. Ale powiem wam o jednej rzeczy. Nie powiem wam, bo ja sam nawet dokładnie nie wiem, co zostało powiedziane, ale co powoduje język. Oczywiście nie w naszym zborze, ale witam się rano z jedną z sióstr, która y, akurat ona sprzątała, mówię nie w naszym zborze. I wiecie, ona jest serdeczna, ona jest otwarta, tak, zagaduje, super, no tak jak ma być. Na drugi dzień ta sama osoba spotykam ją, Ona na mnie nawet patrzeć nie chce. Patrzy na mnie z wilka. Ogól, w ogóle to tak omijam, jakby był, jakbym był trendowaty. Ona później przyszła do mnie. Po jakimś tam czasie, miesiącach. Pastorze, ja cię przepraszam. Ale ta, i ta mi powiedziała to i to. Słuchajcie, język potrafi zniszczyć wszystko. To jest świ swoisty świat nieprawości. Jakub mówi: Język jest rozpalany przez piekło. Diabeł, wiecie co znaczy imię, tytuł, diabeł, diabolos. To jest oszczerca. Diabolos oznacza oszczerca. A więc inaczej mówiąc, kiedy jest mowa o języku, to tu jest dosłownie moglibyśmy powiedzieć, że on jest diaboliczny, oszczerczy, bo takie ma znaczenie. No, ale chyba nikt z nas by nie chciał być tutaj w tym towarzystwie. Ale ten, kto tak używa języka, przynosi śmierć. Śmierć w relacjach, w spojrzeniu, w zaufaniu śmierć. Przynosi zniszczenie. I czasami trzeba wiele, wiele czasu, i wiele pokory, i wiele mądrości, żeby coś odbudować, żeby wrócić na właściwe tory z powodu niewłaściwie używanego języka. Wiecie, skoro duchy poddane są prorokom, duchy proroków. Język jest nam poddany, tylko wszyscy mamy z tym problem. Nie bo Jakub tutaj mówi, my wszyscy tutaj w tym względzie bardziej mniej lub bardziej zawodzimy. Czasami lepiej działamy, czasami gorzej działamy. Mówi: "Nikt nie jest w stanie tego małego członka naszego ciała" Ujarzmić. Gdyby się udało, to taki człowiek jest doskonały. Taki człowiek jest w stanie kontrolować wszystko. Kiedy wypowiadam słowa, dotykam ludzi albo czymś dobrym, albo czymś złym prawdą, albo kłamstwem. Kiedy wypowiadam słowa, nie tylko dotykam ludzi, karmię sam siebie. Salomon pisze tak w osiemnastym rozdziale w przypowieściach wierszu 20. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. A więc to, co wychodzi z moich ust, ja tym się karmię, ja tym napędzam sam siebie. To jest jak paliwo dla mojego wewnętrznego człowieka. On tu mówi, syci się człowiek, syci człowiek sam siebie, a więc ja sam określam, czym się sycę, wypowiadając swoje słowa. Jeżeli mówię niewiarę, jeżeli mówię, że już się nic nie da zrobić, że nie wiem, czy w ogóle Bóg jest mną zainteresowany i tak dalej. Słuchajcie, to to umacniam w sobie tego rodzaju kłamstwa. A Bóg nie chce, żebyśmy w ten sposób myśleli i w ten sposób mówili. Oczywiście, że mowa nasza nas zdradza. Tak? Z obfitości serca mówią usta, drodzy. Czym żyje, co jest w moim sercu? Prawda? Z serca ludzkiego pochodzi to i to i tamto, prawda? Mówi, mówi Pan Jezus. I też z obfitości serc. Mówią usta. Kiedy tutaj jesteśmy, chwalimy Boga i tak. Yy, pierwszą pieśń to tak śpiewałem. Zawsze śpiewam i staram się śpiewać, ale ta chyba druga pieśń coś Bóg zaczął przez tą pieśń działać w moim sercu. I śpiewałem już, ale dostałem przez te słowa tej pieśni dotknięty, zachęcony, podniesiony. Z obfitości. Tak więc język, mowa w życiu każdego Bożego Dziecka ujawnia stan naszych serc. Ma niesamowity wpływ na ludzi, ma też wpływ na samego mnie. Wiecie, niedobrą rzeczą jest, kiedy wiecie, to jest, w ogóle autodestrukcja jest ma takie podłoże, podłoże demoniczne diabelskie. Człowiek w swoim myśleniu, psychice dochodzi do takiego stanu. Wielu młodych ludzi tego doświadcza. Ja, ja myślę, że <laughs> psycholodzy mówią, że gdzieś chyba propo, tak, pod względem procentów około 70-80% ma bardzo niską samoocenę. Uważa, że nie nadają się. Do tego i do tamtego, i właściwie nie wiedzą, po co w ogóle jeszcze żyją. Zmagamy się, dużo ludzi zmaga się z taką, z poczuciem swojej własnej wartości. I diabeł wrzuca różnego rodzaju myśli. I młodzi ludzie, zdolni ludzie, oni mówią: Ja nic nie potrafię, ja się do niczego nie nadaję. Najlepiej, gdyby mnie nie było. Wypowiadają straszne słowa autodestrukcji. Lepiej gdybym nie żył. Straszne słowa wychodzą, a Bóg nie chce, żebyśmy używali tego języka diabelskiego, tego, tego, tych, tych, tych myśli, nie powtarzali za tym, który przychodzi, aby kraj zabijać i wytracać, ale abyśmy zmienili naszą mowę. I nasycali nasze wnętrze słowami swoich ust, ale niech to będą słowa wiary i zaufania Bogu. Przecież Bóg mnie kocha. Jezus za mnie umarł. Mam niesamowitą wartość w oczach Boga. On ma dla mnie plan. On ma dla mnie przeznaczenie. Przecież zostałem stworzony nie na potępienie, ale zostałem stworzony, abym był odkupiony i był na wieki z Bogiem. Amen? Taki jest cel, czy nie? Czy Bóg ma jakiś inny cel? Ale Jak czytam Biblię, wyraźnie widzę, jak Bóg przychodzi i chce to, co upadło, podnieść i chce mieć, zabrać z sobą do nieba. A więc nie powtarzajmy kłamstw. Wiecie, to jest jak bluźnierstwo. Bo bluźnierstwo, słowo bluźnić w języku. Nowotestamentowym oznacza źle mówić. Źle mówić. To nie jest jakieś tylko tam, nie wiadomo co, przekleństwa. Nie, to jest taka zła, niewłaściwa mowa. Tak więc, kiedy Jezus mówi, że zbuduje mój Kościół i bramy, wiecie, my to najczęściej mówimy, cytujemy w tym bramy piekieł go, Kościoła nie przemogą. Tam jest użyte słowo hades, kraina umarłych. I Ktoś wydaje mi się, dobrze to oddał, że bramy śmierci. To, co przynosi śmierć, nie przemoże Kościoła. Nie może przemóc Ciebie i mnie. A więc nie siejmy śmierci i zniszczeniu naszą mową dla samych siebie i dla innych. Ale siejmy to, Słowa, które darzą życiem. Pamiętacie, jak w dziejach apostolskich napisane czy pan Jezus też mówi: Idźcie i głoszcie słowa, które darzą życiem. Rzuć jakieś koło ratunkowe przez swoje świadectwo komuś w tej beznadziejnej sytuacji. Jezus mówi tak: Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Tak więc, co wychodzi z Twoich i moich ust. Pan Jezus mówił tak w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słuch, słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Nieużyteczne słowo dosłownie, słowo. Próżne, które nie przyniesie owocu, nie wyda dobrego owocu. Tak więc nasz język, nasza mowa świadczy o braku pobożności lub nie, twojej i mojej. Zdradza nas, co jest w naszym, w naszym sercu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego. Lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. Tak więc mamy powściągać, mamy założyć uzdę na swój własny język i powściągnąć swoją mowę, kontrolować to, co mówimy. Nasz język daje też świadectwo o prawdziwości nawrócenia. No bo albo jestem słodkim źródłem, albo Źródłem, jak tutaj Jakub pisze, że to jest słona, gorzka woda. Albo gorzkie, albo słodkie, albo budujące, albo nie. Język. Wiecie, czasami ludzie mówią: Ja wierzę w Boga, ale zarazem, jak słuchasz tego, co mówią, jak się wyrażają, to oni nie mają żadnego pojęcia. Co to znaczy wierzyć w Boga? Cała ich mowa świadczy, że nie znają Pana. Paweł tak pisał do zboru w Koryncie, w 15 rozdziale, o tych, którzy byli w zborze, a Pan mówi: ku zawstydzeniu Waszemu mówię, nie znacie Boga. Nie znacie Boga. No bo oni co? Kwestionowali zmartwychwstanie. stanie. No jeżeli znasz Chrystusa, to znaczy, że. Poznałeś Go, doświadczyłeś, to siłą rzeczy wiesz, że będziesz żył z Bogiem, że, będziesz, że umarli będą skrzeszeni z martwych, że jest życie. I Paweł do niektórych, tam Koryntian, musiał powiedzieć: Ku zawstydzeniu waszemu, mówię, wy nie znacie Boga, kiedy kwestionujecie z martwych stanie. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo lub przekleństwo. I też ta nasza mowa i nasz język świadczy o bojaźni Bożej lub jej braku. Im mniej bojaźni, tym bardziej nierozważne, złe, niewłaściwe słowa wypowiadamy do innych, przed innymi, o innych, i tak i tak Jeden z Bożych mężów Watchmen napisał coś takiego: możemy pokutować z powodu naszych win, i otrzymać przebaczenie. Nie jesteśmy jednak w stanie cofnąć tego, co powiedzieliśmy. Słuchajcie, coś powiemy, i możemy później zarzekać. Oczywiście, że jest coś takiego jak przebaczenie. Jest, próbujemy to wyjaśnić, czasami się da wyjaśnić. W każdym razie nie możemy tego tak sobie cofnąć. Nieokiełzany język. Jest najgorszym z możliwych uchybień w charakterze chrześcijanina, ponieważ bezmyślne słowa, jakie język wypowiada, są źródłem śmiercionośnego strumienia, który płynie i płynie, rozprzestrzeniając śmierć gdziekolwiek dotrze. I dalej mówi tak: Kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym, być może odkryjemy, że szkody spowodowane bezmyślną mową. Przewyższają te, których źródłem było wiele innych uchybień. Powoduje ona, nasza mowa, wielkie spustoszenie w życiu innych, jak i w naszym własnym. Słów, które raz wyszły z naszych ust, nie możemy cofnąć. Mogą one być dalej przekazywane, wywołując po drodze wielkie szkody. I to jest prawda. Ja coś powiem o kimś i bardzo szybko ta osoba poda to dalej. I to tak się jak rak rozprzestrzenia. Może nam tak do końca nie mieliśmy takich aż niefajnych nie, nie motywów i tak dalej. No tak, żeśmy... A jednak później się okazuje, że przyniosło to wielkie, wielkie zniszczenie i tak dalej. A Pan Jezus mówi tak, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Z tego by wynikało, drodzy, że nie tylko za nami idą nasze uczynki, ale też nasza mowa, nasze słowa. Myślę, że słowo też jest w jakimś sensie uczynkiem. W każdym razie, nie tylko uczynki, ale słowa idą za nami. I wiecie, to jest tak jak na magnetofonie nagrane, nie? Ktoś powie, no, a ty mówisz, nie, ja tak nigdy takiego czegoś nie powiedziałem. No to ktoś puści cię. Popatrz. Dyktafon. Ja mogłem coś takiego powiedzieć? Wiecie, czasami jest tak w naszych tych, że człowiek coś mówi, i czasami zdarza się, że ja tak rzeczywiście powiedziałem. Jeżeli Pan będzie sądził, nie jeżeli będzie, On będzie sądził nas wszystkich. Będziemy sądzeni z czasu, będziemy sądzeni z naszych uczynków, będziemy sądzeni, oczywiście to nie będzie sąd ku potępieniu, ale ku nagrodzie lub braku nagrody. Niektórzy będzie, będą zbawieni jak przez ogień, mówi apostoł Paweł w Lisie do Koryntian. I to znaczy, że jeżeli ja tam spotkam się jakby sam z sobą, z tym, co robiłem, co mówiłem, myślę, że to tak gdzieś będzie, że będziemy mieli taką świadomość samych siebie. Nikt nie będzie nas oskarżał. Będziemy widzieć i Pan Jezus mówi, to wasze słowa was oskarżą. To, co mówiliście, tam nie będzie trzeba, nikogo nie trzeba będzie. Nagle odkryjemy, to wcale nie było tak fajne, jak mnie się wydawało. Widzicie, to powoduje taki, i słusznie powoduje, powinno w nas, we mnie powodować taką obawę, taką bojaźń przed Panem. Jeden z misjonarzy, Hudson Taylor, który zaczął pracować wśród Chińczyków, Bóg mu położył na serce, aby rozpoczął misję w Chinach Środkowych. Wiecie, ile on wycierpiał. Czepiali się go i to bracia misjonarze się go czepiali. W warkocz zaplód tak jak Chińczycy. Gdzie Europejczyk Warkocz? I sprawiali mu przykrości. Ale on wiedział jedno, jeżeli chce rozmawiać z Chińczykiem, chce pozyskać jego uwagę, to jak przynajmniej ma ten warkocz, łatwiej od razu on inaczej na niego patrzy i on może mu łatwiej głosić Ewangelię. I to była prawda. I on to robił z wielką miłością do tych ludzi, aby przekazywać im Ewangelię. Ale znaleźli się obok tacy, którzy punktowali go. Mówi, tym, co przez 50 lat spowodowało największe szkody i wywołało najwięcej smutku i podziału w pracy pańskiej, było rozgłaszanie plotek i oszczerstw. Wiecie, czy Bóg nie kocha Chińczyków, którzy mają warkocz? <noise> czy Bóg nie kocha długowłosych? Ja wiem, że jeden z narkomanów się kiedyś nawrócił, miał takie długie włosy, nie? I otworzył psalm i mówi: i uderzę w ten Włochaty łeb bezbożnego, nie? Tak akurat otworzył, nie? I nikt mu nie musiał mówić, żeby się obciął. Poleciał szybko do fryzjera, nie? I się obciął. Pan z nim w ten sposób porozmawiał, tak to odebrał, ale czy to jest rzeczywiście tak? No przecież Jan chrzciciel był Nazarejczykiem. On się nie strzegł w ogóle. I gdyby się tutaj zjawił taki Jan Chrzciciel z tak długimi włosami jeszcze tak ubrany, gdzieś tam sobie mieszkał w lesie, jadł te, te koniki polne, nijak jakby nie przystawał do nas. Wiecie, Bóg działa i musimy mieć wiele pokory i takiego spojrzenia. W każdym razie o takie rzeczy potrafią chrześcijanie jeden drugiego, zamiast zrozumieć i powiedzieć: Dobrze to zrobiłeś. Zły język, zła mowa potrafią tyle zniszczyć, tyle zatrzymać z Bożej pracy. Nie dostrzegamy, że Bóg może coś w tym człowieku i przez tego człowieka właśnie przemówić i przemawia. Wiecie, postać Hudsona Taylora jest niesamowita. Niesamowita. On przygotowywał się przez lata, aby pojechać do Chin, aby głosić Ewangelię Chińczykom. Poświęcił wszystko. On był uczył się medycyny też, aby mógł pomagać też leczyć tych ludzi. Jak znalazł się tam w Chinach i płynął gdzieś na jakimś tam czółnie, który, którym sterował Chińczyk, i tam było wielu innych Chińczyków, i nagle łódź zachwiała się, i Chińczyk wpadł do wody. I on go chciał ratować. Bo mówi: Dusza ludzka ginie bez spotkania z Panem. Ja jeszcze mu nie zaświadczyłem, a tam jakby nikt, tam się nic nie stało. Wpadł, to wpadł. Nikt się tym nie przejął. Drodzy, to jest to, jak, jak wielka miłość Boga pchała do tego, aby przyszedł i oddał za nas życie. A wiecie, co ludzie mówili o Jezusie ma Belzebuba mocą Belzebuba to robi on ma pod, on chce się obwołać królem i wiele wiele innych rzeczy fałszywie tak jest napisane fałszywie Jezusa oskarżali czy nie słyszysz, co oni mówią przeciwko Tobie? Drodzy, jak ważne jest, ja będę już kończył, dokończę następnym razem, jak bardzo ważne jest, ja chciałbym, żeby Jakub na to zwraca niesamowitą uwagę. Dlatego w tym swoim liście wielokrotnie mówi o języku, o mowie. Uważaj na to, co mówisz, jak mówisz. Abyśmy nie niszczyli. Ale przynosili życie. Zachętę. Czasami lepiej nic nie powiedzieć, niż za dużo powiedzieć. Prawda? Abyśmy nie ranili. Dlatego chyba tak się zastanawiałem, czy jest jakieś takie słowo, które, czy ja mogę się modlić i prosić Boga, żeby pomógł mi pilnować mojego języka. Przez jakiś czas wydawało mi się, że chyba nie ma takiego, ale jednak Dawid tak się modli. Postaw straż. Postaw Boże straż, u wrót mojego języka. Postaw straż. Drodzy, powstańmy, aby się modlić, aby Boga uwielbić. Popatrzcie, mamy język, aby Boga wielbić. To jest wielki przywilej, że Ty i ja możemy wyrażać nasze myśli, nasze uczucia. Że możemy Boga wielbić. Tak jak mówiła ta chyba druga pieśń. Jestem tu, by wielbić, tak? Jestem tu, by wielbić, jestem tu, by oddawać chwałę. No to jeżeli zgadzamy się z tym, no to wielbijmy Boga. Oddawajmy mu teraz chwałę. Niech z naszych ust płynie słodka woda, chwały, czci, uwielbienia, zachwytu dla naszego Pana, dobrego wyznania, prawdy Bożego Słowa. A nie, nie pozwólmy, żeby nasze usta były zamknięte. Jestem tu, by wielbić, tak? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zaśpiewać to jeszcze raz. Tą pieśń. zaśpiewajmy, co? Grupa może podejść. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę i zaśpiewajmy tą pieśń. A nie ma młodych ludzi, nie? Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay, dobrze. Chciejmy się modlić. Chciej użyć swojego języka we właściwy sposób. Dla chwały Bożej. Oddając Bogu chwałę, wyznając, kim On jest. Panie, dziękujemy ci za tą społeczność. Dziękujemy ci, że nas połączyłeś swoją miłością. Dziękujemy ci, że możemy należeć do ciebie i do siebie nawzajem. Dziękujemy ci, Boże, że możemy cię wielbić. Dziękujemy ci, że ożywiłeś nasz, naszego wewnętrznego człowieka. Dziękujemy ci, że włożyłeś w nasze serca pieśń chwały. Pieśń wiary, wdzięczności, uwielbienia dla ciebie, Boże. Tak oddaję ci chwałę, Panie. Oddaję Ci cześć. Dziękujemy Ci, że żyjesz, że żyjesz w nas. Panie, chcemy być ludźmi, którzy przynoszą błogosławieństwo, życie, zachętę poprzez nasze słowa. Amen.